Gorące masy zwrotnikowego powietrza docierają nad Polskę. W ten weekend nie zabraknie słońca i ciepła również w powiecie oświęcimskim. Temperatura będzie sięgać prawie 30 stopni Celsjusza. Dla amatorów letniego wypoczynku, będzie to okazja, aby spędzić te upalne dni na zewnątrz, nad rzeką bądź jeziorem. Aby uniknąć przegrzania organizmu i powikłań z nim związanych, zaleca się w trakcie największych upałów, czyli w godzinach pomiędzy 12 a 15, pozostanie w domach. Noszenie przewiewnych jasnych ubrań oraz nakryć głowy i okularów przeciwsłonecznych, znalezienie zacienionego miejsca do wypoczynku, spożywanie dużych ilości wody oraz ograniczenie napojów alkoholowych. Nie zapomnijmy także o zwierzętach, które również potrzebują odpowiedniego nawodnienia i temperatury.